Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie naszego programu Alfabety, bo gramy w demo. A tak, to nie Kwagrans, gramy w demo, gra wyjdzie właściwie w tym miesiącu jeszcze. No niedługo wychodzi. Niedługo, ale demko wyszło właściwie dzisiaj, więc możemy je sprawdzić. Ja oczywiście bez zmian, raczej się na piłce nie znam i bez zmian biorę udział w każdym materiale wideo o piłce nożnej, bo zawsze w tym czasie w redakcji są jakieś braki kadrowe. Tak, a propos. Tomek poszedł na urlop, który najwięcej chyba z nas dwóch gra tak naprawdę w FIFA. Także żeby to nie zatrzymać na tym ekranie, to jest nowość w całej serii FIFA, czyli FIFA Ultimate Team Draft, w której losujemy sobie naszych zawodników i jakoś tak szybko spróbujemy to załatwić. Na początku nam tutaj gra wylosowała kilka ustawień, musimy sobie wybrać najlepsze. Ja myślę, że to ustawienie najbardziej pasuje i w tym momencie wybieramy sobie naszego kapitana. Ja jestem zakochany w Zlatanie Ibrahimowiczu, także od razu wybieram tego zawodnika, aczkolwiek trudno będzie do niego dobrać później odpowiednią chemię, bo tutaj chodzi o to, żeby nie tylko wybierać najlepszych zawodników, ale także takich, którzy będą najbardziej pasowali do tamtego naszego zawodnika. Tak, dlatego na przykład to aktualizowane? Myślę, na przykład taka kondycja jest aktualizowana przez sieć zawodników? Czy chodzi o to, że ta chemia... Czy jak się pokłócą w realu? Nie, ona działa na tym, że chemia jest tym większa w zależności od tego, czy na przykład obaj zawodnicy grają w tej samej lidze albo pochodzą z tego samego kraju. Także na przykład jeżeli w tym momencie wybiorę sobie Lacazette'a, który gra również w lidze francuskiej, to między nimi już jest ta nitka, nie jest czerwona, tylko jest pomarańczowa. Mhm. I tak sobie teraz wybierzemy skrzydłowego, tutaj nam gra losuje. Tutaj myślę, że spojrzymy na tempo, chociaż też mamy tutaj zawodnika. Można byłoby go wziąć, wtedy chemia między tym jednym zawodnikiem, tym grenierem, a napastnikiem byłaby największa, ale postawimy na tempo. Widzisz teraz między nim połączenie jest czerwone, nie będzie tam się najlepiej dogrywało. Jak wchodzisz do tego nowego zawodnika na pewnej karcie, nie masz żadnej podpowiedzi, jaka ta chemia będzie. Masz po prostu jego statystyki, musisz sam wiedzieć. Tak, muszę wiedzieć, że mam kraje pokazane, tak, no i widzę herby zespołu, więc wiem mniej więcej skąd oni są. No tutaj też postawimy na tempo, skrzydłowi muszą być szybcy. Zgranie tam widzisz po prawej stronie 22, czym wyżej tym lepiej. Tutaj to jest ciekawa rzecz w tym demie, że jest po polsku, czyli są polskie menusy, polskie napisy, ale angielski komentarz jeszcze. Czyli nie usłyszymy dzisiaj tego nowego komentarza, który jest pełną nowością w serii. No ale nam dobiera tu zawodników niezbyt dobrze. Dobra, nie przedłużając, weźmy sobie tego. Na obronie postawimy... Ale muszę powiedzieć, że twarze realistyczne są. Przynajmniej na zdjęciach, tak. Niech będzie Zapata. Tutaj też tempo. No zgranie nie będzie duże, to będzie mi naprawdę bardzo randomowy zespół. Ale to może dzięki temu zobaczymy, czy się gra lepiej, czy gorzej. Czy w ogóle to jest tylko bajer, żeby w menu dłużej posiedzieć i muzyki posłuchać licencjonowanej, na którą jej tak się wykosztowało. No ale tu udało się dwóch Brazylijczyków ze sobą połączyć. No i teraz... Znaczy ja jestem może tym ignorantem, ale mam wrażenie, że to są takie niuanse, że... Nie wiem, czy to jest jakieś parę procent więcej szans. Tutaj nie może być inny wybór niż Neuer. I teraz można tutaj uzupełnić skład. Tak, myślę, automatycznie to sobie ławkę uzupełnimy, nie będziemy przedłużać i przejdziemy do meczu. Niestety Bartek gra z komputerem, znaczy z konsolą, bo mamy jednego pada chwilowo. Ja jestem jako osoba towarzysząca, żeby nie było za muły i żebyście nie mówili, że on źle gra, tylko że ja się nie znam. Bo Bartek jest przykry, jak mówicie, że on nie umie grać. Znaczy, jestem dosyć casualowym graczem FIFA. Gram od 2012. Ja pamiętam, kiedy się jarałem FIFA 2000. To była chyba pierwsza FIFA na PlayStation 2, czy 2001. Że tam były takie realistyczne twarze, jak mi się to podobało, pamiętam. A to takie małpy, to gdy się spojrzysz, to zupełnie do ludzi podobne. Z kim można zagrać? Myślę, że żeby nie było jakieś tam... San Marino. Nie San Marino, z kim graliśmy? Nie, ale tutaj w demku, wiesz, 8 zespołów jest tylko, więc... Tak, z jakimś egzotyczną drużyną prawników i informatyków. Dobra, żeby nie było za ten
za łatwo. Cristiano Ronaldo mi tu wbije z kilka bramek. Czy uda mi się trafić? W bramkę? Nie. I teraz mi się udało. To było zbyt proste. Czy możemy zacząć? Możemy zacząć. A, to jest ten trener, o którym też wspominaliśmy przy okazji tam wrażeń z Gamescomu, czyli to jest taki kółeczko, które pokazuje, gdzie celujemy w danym momencie, a także jakie akcje możemy robić. Czyli na przykład, że możemy sobie padać po ziemi X-em, dośrodkować kwadratem. Jak ktoś gra pierwszy raz, no to to może być pomocne. Próbujemy zrobić to, co podpowiada gra. System można wyłączyć. No w obronie też działa, czyli widzicie odbiór odpowiednim przyciskiem. O! Czy uda mi się to obronić? Udało się. Dobra, ja to wyłączę, bo to mnie rozprasza tylko i wyłącznie. Ale fajny bajer. Nie wiedziałem, że tak coś jest. No, do tej pory nie było. Dla takich graczy jak ja to jest bardzo fajne, kiedy ja mam cały czas zakodowane sterowanie z jakichś tam starych wersji Pro Evo jeszcze, gdzie kwadratem się strzela. I bardzo często w sytuacji podbramkowej dośrodkowuję w takich momentach. No, trochę za mocno to dośrodkowanie, podanie. A ty grałeś na Gamescomie w FIFA też, czy tylko w PES-a? Nie, graliśmy w FIFA, aczkolwiek no nie dało się tam ani nic nagrać, ani z takiego zrobić. A z czego wrażenia lepsze? Z FIFA czy z Pro Evo? Bo ty nie jesteś takim, takim ultra fanem, więc w miarę obiektywnie możesz ocenić. Po Pro Evolution Soccer bodajże piątej odsłonie przerzuciłem się na FIFA i oprócz chyba 2013 jeszcze Pro Evolution Soccer nie obcowałem za bardzo z tą serią tam oprócz demek. Bardziej mi odpowiada jednak FIFA. Mi się prawo podobało, no, jest takie bardziej arkadowe mam wrażenie. Z roku na rok te gry się troszeczkę od siebie odróżniają w jakimś tak różnych aspektach i z roku na rok no preferencje mogą się zmieniać. Znaczy mi się prawo podoba, że tam nie umiejąc grać, można fajnie po prostu no to, fajne akcje rozegrać. No to w tym momencie zrobiłeś dużą reklamę i trochę podpadniesz chyba fanom Pro Evolution Soccer, jeżeli mówisz, że to jest dobra gra dla ludzi, którzy nie umieją grać w piłkę nożną. Ale do czego dążę, że ja nie jestem fanem piłki nożnej i tak dalej, ale czasami towarzysko sobie tam z kimś gram. No i ja tam sterowanie to mam od lat jakieś tam trzy sztuczki na krzyż znam, które są co roku. I po prostu dobrze bawię, a jak, jak podchodzę tak z ulicy do FIFA bez wcześniejszego treningu, to zupełnie mi się to nie klei w jakiś żaden sposób. Więc to miałem na myśli, a nie, że to jest gra dla ludzi, którzy nie umieją grać. Tak jak z bijatykami jest podobnie, że są gry, gdzie nawet jak nie umiesz grać, taki Soul Calibur i tam będziesz sobie naparzał po przyciskach, to coś tam w miarę ci czasami wyjdzie. A są gry, gdzie wręcz przeciwnie, nie? Gdzie tego sobie możesz narobić tak naprawdę szkody. No tak, są gry bardziej skillowe i są takie bardziej arkadowe. Znaczy jednocześnie to jest gra skillowa, nie? Bo tam też są jakieś taktyki, zagrania i tak dalej. Tak, ale są takie gry właśnie hard to learn, znaczy easy to learn, hard to master. O, no to jest jeszcze styl. Właśnie FIFA do nich to należy, mam wrażenie, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Czy FIFA jest fajny system dla początkujących, który umożliwia sterowanie tak naprawdę tylko dwoma przyciskami i już jeden przycisk odpowiada za wszystkie strzały, jeden przycisk odpowiada za wszystkie podania. I po prostu kontekstowo komputer dobiera ci najlepsze podanie albo najlepsze strzał w danym momencie i naprawdę osoba, która nawet pada nie miała w ręku, może sobie wtedy z tą grą poradzić. Ja mam trochę problem z padem do PlayStation 4, bo zawsze w FIFA gram na padzie xboxowym, który mam podłączony do kompa i te pady się jednak trochę od siebie różnią. Tutaj szukam tym kciukiem lewym zamiast gałki, to szukam gdzieś tam przy strzałkach. Co przełączę strzałki, jak człowiek. No nie, to już byłaby przesada, żeby w FIFA grać na strzałkach. Retrogramy. Ja grałem w eSpro, jak jeszcze nie było analogów drogi. I to stąd się wzięło. Fajne są trybuny.
że to już nie jest taka bitmapa płaska. Nie wiem, czy to rok temu było, czy nie, nie pamiętam, ale pamiętam, że... Tak już od kilku lat. Przy którejś nowej generacji FIFA, nie wiem, czy to było chyba na PS3, gdzie tak... Chyba było, przy 14 to było. Było takie pałowanie się, że nowa generacja i były bitmapy ciągle, nie? I stwierdziłem, że kurde. No wciąż widać, że to jest armia klonów. Ale nie masz czasu, żeby się przypatrywać, a wrażenie jest pozytywne. Gdyby jeszcze fotografowie się ruszali i oddychali. Czy oni się ruszają? Oni się obracają. Tak, kierują obiekty w stronę piłki, aczkolwiek no, piłkarz może przez nich przeniknąć wciąż. Mnie to w ogóle fascynuje, nie? Że powstają ogromne światy MMO, jakieś ogromne sandboxy z tysiącami postaci, a w grach sportowych jest to tak zawsze po macoszemu wszystko zrobione, a takie skaczki się liczą przecież, nie? Dobra, nie wyszedłem na największego amatora, strzeliłem bramkę. Też czy obrońcę bodajże. No. Trochę możemy się twarzą poprzyglądać. Powiem ci, że nie różni się to wiele od poprzedniej edycji, naprawdę. Feeling jest, no feeling FIFA jest ten sam od trzech lat już. No to chyba są te dodatki, czyli ustalanie tej drużyny, żeńskie składy, nowy komentarz. No tak, jak już myśleliśmy, że nie będzie warto kupować tej FIFA, ponieważ no, graficznie się to nie zmienia, silnik jest ten sam, to w tym momencie wyskakują z newsem, że będą damskie zespoły. No nie jest to jakoś wielka, fantastyczna sprawa, ale na pewno coś bardzo miłego. No, przekombinowałem, chciałem tutaj taki zahachmęcić trochę. Nowy komentarz, te zespoły damskie, no ten system draft, który będzie naprawdę, myślę, że oblegany na serwerach, bo przypomina to trochę na przykład arenę z Headstone'a, gdzie nawet amatorzy, którzy nie mają najlepszych kart, będą sobie mogli zagrać najlepszymi zawodnikami. Ale czy to nie są rzeczy, które by się zmieściły w fajnym dodatku? Tak, to byłyby rzeczy, które by się zmieściły w fajnym dodatku i powinny się tak zmieścić. No tutaj trochę. I by się zmieściły, gdyby to nie wydawało Electronic Arts. Tak, no gdyby ta gra może też nie wychodziła co roku, tylko na przykład zrobić, wydawać ją co 2 lata i co roku aktualizować właśnie jakimś dodatkiem za half price. Taki system, myślę, że by się... Fajne, więcej ludzi by aktualizowało, mam wrażenie, bo tacy gracze, no tacy Janusze Gamingu, którzy grają z dziećmi, za nie kupują FIFA co 2, co 3 lata, jak się zestarzeje po prostu. No. A to, że przestarzała trochę, no co tam jeszcze w miarę wygląda, nie? I dopiero jak zmienia się generacja, czy sobie miną 3 lata, to wtedy wydadzą kasę na nową FIFA. Sam z takim typem gadałem jakiś czas temu, który kupuje FIFA. Znaczy on kupuje co roku, ale co roku przeterminowany. A, czyli kupuje zeszłoroczną edycję. Tak, tak, za jakieś tam grosze, nie? Za swojego dziecka. No to za równie podobne grosze bym mógł rozbudować grę do aktualnych składów i tak dalej. No ale dopóki jej bije kokosy na tym, to myślę, że nie zmienią tego podejścia. Nie patrzę na polskich graczy, nie jesteśmy. Chociaż komentarz, bo to doceniamy, to jest fajny gest, że, tak, tym bardziej, że się coś zmieniło. Była jakaś tam rozmowa z Szaranowiczem, który stwierdził, że jeżeli potrzeba nagrać nowy komentarz, to bardzo chętnie. No, także tutaj akurat duże pozytywne zaskoczenie. No bo... Aczkolwiek no, tutaj mówimy już o EA Polska, tak, które tam pewnie dużego wpływu na sam proces tworzenia gier nie ma. No, no tworzenie nie, no, ale już przy lokalizacji myślę, że... Tak, ta decyzja właśnie o tym, żeby odświeżyć komentarz jest bardzo trafiona. Tym bardziej niektóre kwestie z tego komentarza już miały, nie wiem, 5-6 lat. I teraz do wszystkich osób, które stwierdzają, że nie umiem grać, tak, ja gram naprawdę chaotycznie. Jest ci przy piłce, jest spoko. Znaczy teraz jest. Ja się po prostu lubię tą grą bawić. No, ale skutecznie. No, tu przenikli przez siebie trochę. Zawiodłem się trochę na Ibrahimowiczu, który tam się nie pojawia gdzieś w ataku. Właśnie, czy czujesz to, że jest chemia między zawodnikami? Czuję, że nie ma tej chemii między niektórymi zawodnikami. A, czyli to jest nie kij i marchewka, tylko kij i brak kija. Tak, coś takiego. Zobaczymy, co nam się uda. Mała kiwka, strzał. Grasz na easy? Był jakiś poziom trudności do wyboru, czy o co chodzi? Nie wiem, zaraz sprawdzimy, na jakim ja poziomie trudności gram. Będę długo pobijesz rekord tego meczu wczorajszego. Tutaj chyba ustawienia gry. Wszystko domyślne. Nic nie ustawienie. Ustawienia wizualne.
Zaraz. Bo demo jest łatwe, żeby ludzie się wkręcili i kupili pełną wersję. Czyli nie ma tutaj... Nie ma poziomu trudności. Przynajmniej w tym miejscu. No graj, żeby 8 było. No nie, no... chyba nie będzie. Just enough to roll it past the goalkeeper because the placement was so good. I think you've got to be playing with an awful lot of confidence to try that. No, rzeczywiście widać, że ta gra przyjmuje takie techniczne bardziej podejście, czyli próby jakichś tam samotnych przejść pomiędzy zawodnikami. Dobra, udało się odebrać piłkę. Teraz podanie do Ibry i spróbujemy jakąś samotną akcją coś tu zdziałać. No rzeczywiście, ta obrona w tym momencie nie działa. No dobrze. Właśnie trochę jak w meczu Polska-Gibraltar. No właśnie. I zadałeś kłam twierdzeniu, że nie umiesz grać w FIFA. Proszę. No nie, no. Pierwsze, to było pierwsze odpalenie gry. Przeniknęła przez bramkarza. Aż tak? No zobacz. O Jezu! Przeleciała mu prosto przez podbrzusze. To... No ale to jest sztuczka techniczna Ibry po prostu. Magik. Przenikająca piłka. Graliśmy ostatnio w Copa Nito z jakimiś tam power-upami. W tym wypadku jest podobnie. A mówią, że w tym, w Revolution Soccer bramkarze nie grają najlepiej. No ten bramkarz ma dzisiaj zły dzień. Znaczy on gra dobrze, tylko że jest niematerialny niestety. Piłka mu przenika przez brzuch. No bramkarz no, nie może sobie pozwolić na takie zachowanie. Dobrze, że ten nie miał z tym większego problemu. To istnieje. Ale nie graj bramkarzy. Dlaczego? To jest FIFA 9-9. Najlepsze bramki się strzelało zaraz w ten UFO sposób. Wyląduje. O! Jeszcze bramkarz dostanie żółtą kartkę za faul. Dobrze, nie czerwoną. To jest ten brak chemii właśnie. Zobaczymy, czy Ibrahimowicz znowu powtórzy swój wyczyn. I obrońcy specjalnie zwalniają. To już... Nie, to oczywiście poziom trudności nie jest wyzwaniem. Ciekawe, czy piłka znowu przeniknęła. No nie, no to demo na pewno nie odwzorowuje tego, jak ta gra będzie wyglądała. Ale my graliśmy w FIFA na Gamescomie, to była normalna wersja pełna, nie że jakaś demówka. I nagrała gdzieś tam... Czy nie, wtedy chyba multiplayera graliśmy, nie mamy porównania. No tak, wtedy grało się dwie osoby. Dali w jednej go wbić, nie bądź taki. Nie. Nie to honorowo, no. No moment, zaraz tam. Tu miała być akcja jak a la kapustka. Dobra, zobaczymy, czy nic w ogóle coś są w stanie strzelić. Odkładam pada. Naprawdę, w tym momencie nie robię nic. No niestety. No nie udało mi się. Dobra, ja myślę, że tym akcentem skończymy. Nie ma sensu ciągnąć tego do końca, bo jak widać demo nie stanowi wyzwania, ani za bardzo wizytówki gry. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że to nie jest wizytówka gry i sztucznej inteligencji. To co, żegnamy się powoli. Zostawimy was zobaczymy. Z nutką zaskoczenia, jak się ten mecz skończył. Myślę, że nie oddam już pola i wygranej. Tak. No i to byłoby tyle. Zaraz wychodzi FIFA, potem PES, więc jak co roku mamy pojedynek. Dajcie znać, co wy w tym roku wybieracie, bo to nie jest takie oczywiste wbrew pozorom. To tyle, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. No, miała być bramka. Na razie.